Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze zatytułowanym Transpłciowe dziecko u doktor psychiatrii i seksuologii. Ja nazywam się Katarzyna Remin, reprezentuję tutaj kampanię przeciw homofobii, która jest organizatorem tego webinaru. I chciałabym z wdzięcznością przypomnieć, że jest to możliwe, że przeprowadzenie tego cyklu całego jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Fundacji imienia Róży Luksem. Jest z nami również Ewelina Negowetti, dobrze Państwu wszystkim znana, do której można będzie kierować też w czasie webinaru pytania, również na Messengerze, jeśli to dla Państwa będzie wygodniejsze. A bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, naszą gościnią jest pani doktor Justyna Holka-Pokorska, która zajmuje się transpłciowością zarówno w swojej praktyce lekarskiej, jak i naukowo, czerpiąc przy tym, a zarazem współtworząc też współczesne standardy wiedzy również światowej, dzięki temu, że jest członkinią wielu stowarzyszeń. Jest między innymi przewodniczącą oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkinią Europejskiego Komitetu Medycyny Seksualnej, a od 2017 roku również Światowego Stowarzyszenia Profesjonalistów do Spraw Zdrowia Osób Transpłciowych. I pani doktor jest od kilkunastu lat związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. W sferze zainteresowań naukowych pani doktor Justyny Holki-Pokorskiej leży postępowanie kliniczne wobec osób niebinarnych oraz zależność pomiędzy zjawiskiem dysforii płci oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. I od wielu lat pani doktor zajmuje się klinicznie diagnozą oraz terapią osób z objawami dysforii płci. Bardzo się cieszę, że pani się zgodziła być dzisiaj z nami. Witamy bardzo serdecznie i oddaję pani głos. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło dzisiaj tutaj u Państwa gościć i przeprowadzić dla Państwa ten webinar. Dziękuję bardzo za miłe przedstawienie. Dziękuję za to, że udało mi się nawiązać współpracę z panią Eweliną Govetti i ona cały czas trwa i się rozwija. Także przez to jakoś miałam okazję trochę poznać grupę rodziców. Ale nie wiem, czy już Państwo wiecie, którzy uczestniczycie dzisiaj w webinarze, ja postaram się odpowiedzieć na Państwa potrzeby, ale także w związku z tym, że ten webinar będzie nagrywany, będę jednak wyobrażać sobie jako potencjalnego odbiorcę tego webinaru, także osoby, które będą kiedyś z tego materiału korzystać. Także postaram się pogodzić te interesy grup różnych odbiorców i przez to będę chciała wprowadzić Państwa do zagadnienia transpłciowości u dzieci i młodzieży z perspektywy właśnie psychiatry i seksuologa, ale także będę się odnosić do badań, które prowadzę i do standardów też, które obowiązują na świecie. Także ta dzisiejsza podróż przez materiał, który ja przygotowałam, ona będzie dosyć taka wielowątkowa. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. To zacznijmy. Będę się przełączać teraz też między moją prezentacją, więc to proszę mi wybaczyć, ale to czasami będzie mi chwilę zajmować. Mam poczucie, że teraz ta prezentacja jest już dobrze widzialna, tak? Tak, mamy właśnie ekran. Tak, przez część slajdów ja będę tak szybciutko, tak, to jest mój konflikt interesów, jestem zobowiązana pokazywać go przy wszystkich prezentacjach publicznych.
I co na wstępie? Ja chcę przekazać Państwu, bo wiem, że często zdarzają się takie sytuacje, ja się z nimi też spotykam w gabinecie, że Państwo oczekujecie bardzo konkretnej wiedzy albo konkretnych takich elementów postępowania, a w momencie, kiedy poszukujecie Państwo pomocy u różnych specjalistów, o różnym profilu, to okazuje się, że każdy ze specjalistów mówi trochę co innego. I mam poczucie, że to nie wynika z tego, że oni czegoś nie wiedzą, czy oni po prostu nie chcą pomóc, tylko po prostu to trochę jest tak, że my jesteśmy w takim punkcie, kiedy wszystko się zmienia. Także w rozumieniu transpłciowości i dodefiniowania tych zjawisk i takiego no, rzeczywiście jednak wielkiej zmiany wynikającej z tego, że w klasyfikacji ICD-11, czyli to jest klasyfikacja, która będzie dopiero obowiązywać od przyszłego roku, następuje potężna zmiana w rozumieniu właśnie tego zjawiska związanego z transpłciowością, przez to, że my jakby lekarze, kształtując nowe klasyfikacje, doszliśmy do takiego punktu, że środowisko naukowe uznało, że jest to czas, w którym my demedykalizujemy zjawisko transpłciowości. I z tego powodu powstał nowy rozdział w tej nowej klasyfikacji, który się nazywa Sexual Health Conditions, tak? I on zawiera kwestie związane ze zdrowiem seksualnym, a nie z patologią seksualną. I do opisu właśnie zjawiska, które kiedyś było nazywane transseksualizmem i było określane jako choroba, tak? Czyli w obszarze patologii, stworzono kategorię, która się nazywa Gender Incongruity. Tak? I to jest taka kategoria, która odnosi się do opisu osób, których przeżywanie płci różni się od płci określonej przy urodzeniu. Ale w związku z tym, że to jest coś, co będzie, specjaliści, którzy się jakby poruszają w tym jakby i jakoś specjalizują się w pomocy osobom transpłciowym, oni już są w tej klasyfikacji ICD-11, która będzie za moment obowiązywać, ale bardzo dużo lekarzy, terapeutów, psychiatrów, którzy nie są seksuologami, czy nie jest to jakby ich obszar działania, oni jeszcze są w tej jakby w tym poprzednim jakby rozumieniu. Zobaczmy tak, to czy jakby ja celowo pokazuję tę planszę, żeby pokazać, gdzie, o czym myśleliśmy kiedyś, a o czym myślimy teraz współcześnie, o czym będziemy myśleć, tak? I nie będę się bardziej zatrzymywać na tym jakby określeniu, co to jest orientacja seksualna i co to jest subiektywne przeżywanie płci, a co to jest płeć w kategorii prawnej i medycznej, ale tak jeszcze jakby cały czas w tych obszarach my się poruszamy. I jeżeli patrzymy na medyczne rozumienie zjawiska, to i chcemy określić płeć, tak, w sposób medyczny, to wychodzimy od płci genetycznej, gonadalnej, określamy anatomię zewnętrznych, wewnętrznych narządów płciowych, płeć hormonalną, fenotypową, chromosomalną, mózgową i dochodzimy do płci psychologicznej i płci społecznej. Jesteśmy poza tym, że zmieniamy klasyfikację, jesteśmy też w takim okresie, kiedy jest ogromny rozwój nowej technologii i trochę część jakby filozofów już sięga po kwestie związane z płcią. Jeżeli wychodzą do przyszłości, to jakby to gdzieś tam pojawiają się takie kategorie, że w związku z rozwojem nowej technologii niedługo ludzie nie będą doprecyzowywać swojej tożsamości płciowej.
I właśnie, i czy istnieje płeć przyszłości? Tutaj pojawiają się badania związane z tworzeniem interfejsu ludzie-roboty, kwestia sztucznej inteligencji, która działa poza paradygmatem seksualnym, tak, pojęcie płci staje się przestarzałe, a z kolei sztuczna inteligencja to jakby niekoniecznie mamy tam dualizm w rozumieniu płci. I trochę zainspirowana tą filozofią, chciałam Państwu pokazać, co na temat przyszłości płci myślą osoby transpłciowe. Tutaj pokazuję Państwu, jak określają, zapytani. To jest badanie dotyczące respondentów z kilkunastu krajów europejskich, ale i nie tylko. I zobaczcie Państwo, co odpowiedziały osoby transpłciowe, że ludzie prawdopodobnie w przyszłości albo będą się charakteryzować mieszaną ekspresją płci, albo ta waga przykładana do ekspresji płci nie będzie istotna. I na to czy w ten sposób wskazało najwięcej badanych. Ale co mamy z kolei w gabinetach, tak? Tutaj trochę pokazuję perspektywę terapeutów i takiego rozumienia, no jeszcze nie tak dawno, ale jednak rozumienia naukowego płci. Wiele metod terapeutycznych kształtowało się, zwłaszcza te metody, które związane są z terapią psychodynamiczną, psychoanalityczną, terapie wglądowe, one bardzo są ukształtowane jednak na teorii psychoanalitycznej, gdzie był bardzo taki utrwalony dualizm i perspektywa dwupłciowości, tak. Później płeć społeczno-kulturowa, tak, to zestaw znaczeń utożsamianych z kobietą i mężczyzną, teoria gender rozpowszechniona przez drugą falę feminizmu, no i doszliśmy w latach 90. do kontinuum kulturowej interpretacji płci biologicznej. No co nie zmienia faktu, że jeżeli zaglądamy do gabinetów terapeutów, to często jednak oni nie pracują na kontinuum interpretacji płci biologicznej, tylko oni pracują w dualistycznym rozumieniu płci. A z kolei, jeżeli patrzymy na naszych, na moich, ja pacjentów, Państwo na swoje dzieci, tak, i na osoby ze środowiska osób transpłciowych, no to te osoby mają zupełnie inne zapotrzebowanie na to, w jaki sposób one charakteryzują swoją płeć, tak. I tutaj pojawiają się przeróżne określenia jesteśmy w takim całkowitym spektrum tożsamości płciowych, często definiowanych poza dualizmem płci męskiej i żeńskiej. A jeszcze kolejne zjawisko, o którym będę mówić, tak, to na przykład zjawisko fluktuującej tożsamości płciowej, która jeszcze bardziej może okazać się czymś takim bardzo trudnym do zrozumienia, czy wręcz zagrażającym dla osób, które pracują w paradygmacie dualistycznym rozumienia płci, tak, na przykład dla terapeutów. Ale zobaczcie Państwo, co jakby znowu ponownie odwołuję się do badania, które było prowadzone przeze mnie w lipcu tego roku. I tutaj mam już ankiety wypełniona jeszcze większa grupa osób, bo to było 116 już odpowiedzi. I zobaczcie Państwo z kolei, jaka jest charakterystyka pacjentów, tak, czy osób, które poszukują pomocy. 62% to respondentów badania stanowiły osoby, które określały się jako kobiety transpłciowe, a 44% to były osoby niebinarne. Tak, czyli okazuje się, że jednak ta grupa takich osób, które są poza dualizmem płci, jest bardzo, bardzo duża. A oprócz tego osoby, które były respondentami, one
Właściwie proszę zobaczyć tutaj te odpowiedzi po jednej osobie. To są przeróżne określenia, które ja często jestem bardzo zaskoczona w gabinecie, jeżeli moi podopieczni pytanie o to, jak oni siebie określają, oni podają mi przeróżne kategorie. Ja często bardzo proszę ich o doprecyzowanie, bo ja ze wszystkimi nie nadążam. I to jest bardzo, jakby to zjawisko jest bardzo teraz rozwija się w takim sensie, że tych kategorii płci, czasami mam poczucie, że każda osoba, która przychodzi do mnie, to ona ma swój przepis na płeć, a jeżeli nie jest w stanie tego przepisu w jakiś sposób dodefiniować, no to wtedy pojawia się bardzo duży problem związany z takim przeżywaniem subiektywnego cierpienia. No dobrze, ale teraz wróćmy do takich konkretnych rzeczy. Jakie jest rozpowszechnienie właściwie zjawiska dysforii płci u osób niepełnoletnich? Ja będę jeszcze o tych definicjach mówić, co to jest niezgodność, dysforia i tak dalej. Przypomnę Państwu definicję, ale tutaj chciałam pokazać rozpowszechnienie. Według ostatnich badań 1,3% od 0,17 do 1,3% nastolatków i młodych dorosłych może się identyfikować jako osoby transpłciowe, ale chcę zwrócić uwagę na takie zjawisko, że liczba skierowań dzieci i młodzieży, które przejawiają objawy dysforii płci, ona lawinowo wzrasta. I tutaj to obserwujemy, jeśli chodzi o zgłaszalność, ale to są dane takie nieformalne, tak? Ale z takich jakby naszych obserwacji klinicznych w gronie profesjonalistów polskich, to większość osób, z którymi rozmawiam, wszyscy obserwują właśnie ten trend, że zgłaszalność osób niepełnoletnich z objawami dysforii płci bardzo, bardzo, bardzo wzrasta. 2015 rok, tutaj chciałam Państwu pokazać na podstawie tego badania, które było przeprowadzone na 28 tysiącach respondentów, także podkreślić to, że spośród osób, które identyfikują się jako osoby transpłciowe, 35% spośród nich określa się jako osoby niebinarne. Tak, czyli tutaj mam poczucie, że badanie, które myśmy przeprowadzili, trochę odzwierciedla ten trend. U nas to było 40 parę procent, a tutaj było 35%. Także to jest, że to wydaje się, że w jakiś sposób odzwierciedla populacyjne rozpowszechnienie tego zjawiska. No dobrze, i zanim przejdziemy dalej, tutaj taki rysunek, który dzisiaj pokazywałam, który dzisiaj tworzyłam i chcę Państwu pokazać. Chcę Państwu pokazać perspektywę, z jaką musi zmierzyć się dziecko czy nastolatek transpłciowy, który zaczyna czy przeżywa objawy niezgodności płci, w odniesieniu do tego, z kim, w odniesieniu do kogo chciałby, czy może, czy trafia do osoby, z jaką perspektywą się styka. I to, co chciałabym tutaj podkreślić, to, że właściwie każda z tych osób, które są tutaj na tym moim jakkolwiek udanym rysunku, to każda z tych osób w otoczeniu takiego dziecka, to każda z tych osób może mieć inną perspektywę. I tak naprawdę zjawisko transpłciowości dla każdej z tych osób będzie co innego znaczyć. I w przypadku, trochę już powiedziałam o terapeucie, tak, który może mieć binarne rozumienie płci i może te znaczki tutaj, binary, non-binary, tak, taki skrót, że terapeuta w zależności od tego, jak będzie myślał, tak będzie mógł postrzegać to dziecko, a z kolei kwestia literka A miała oznaczać autyzm, tak, bo może się okazać, że ta osoba, do której takie dziecko trafił, będzie specjalistą z zakresu autyzmu, ale wcale nie musi być.
i wtedy trochę inaczej będzie na tak, taką osobę transpłciową patrzeć. To samo w przypadku psychiatry, tak, tutaj też właściwie powinnam to binary, non-binary dopisać, ale nie wiem właściwie dlaczego tego nie zrobiłam, ale tutaj podobnie, tak. Często jeżeli dziecko trafi do psychiatry młodzieżowego, to kwestia rozumienia spektrum autyzmu jest szansa, że będzie wysoka, ale jeżeli trafi do psychiatry już dorosłego, to może się okazać, że psychiatra dorosłych nie bardzo będzie się w tym zjawisku poruszał. Lekarz endokrynolog będzie miał jeszcze inną perspektywę i inne zadanie, bo decyzją czy zadaniem lekarza endokrynologa, do którego może trafić nastolatek, będzie odniesienie się do podjęcia bądź niepodjęcia medycznej interwencji związanej z uzgodnieniem płci i podawaniem hormonów. I w tym przypadku endokrynolog może z kolei niekoniecznie znać się na w ogóle chorobach psychicznych i zastanawiać się właściwie, czy w przypadku danego dziecka, danego adolescenta, czy jego interwencja jest zasadna, czy nie jest zasadna i czy na przykład to, z czym zgłasza się dziecko, nie wynika z poważnych na przykład zaburzeń psychicznych. Jeszcze inną perspektywę będą mieć rodzice. Tutaj pokazałam, że przez ten znak równości bądź nie, jest taki, że perspektywa rodzica może być taka, że rodzice mogą mieć jedno spojrzenie na zjawisko transpłciowości, mogą mieć różne przeciwstawne spojrzenia, albo rodzice mogą nie być już w związku, tak? I właściwie każdy z rodziców może tworzyć już inny system rodzinny. No i to jest jakby kolejne, a właściwie pierwsze, tak, gdzie dziecko trafia, to jest jego najbliższe otoczenie, tak, tutaj się zastanawia, co właściwie może tym rodzicom powiedzieć, co któremu i na jakim etapie i jakiej pomocy oczekiwać, jakiego zrozumienia zjawiska może oczekiwać. Kolejny system to jest szkoła, a jeszcze inny tutaj system społeczny, gdzie obserwujemy też kwestie związane z polityczną polaryzacją wokół zjawiska transpłciowości, tak, i tu już nie będę się zagłębiać, ale to też jest jakby istotne. Dobrze, no i właśnie, no i mamy taki jakby ten wcześniejszy obrazek, jak wiele tych perspektyw może być, a my z kolei tutaj mamy medyczne modele diagnostyczne związane z diagnozą transpłciowości. Jesteśmy już w Stanach mamy DSM-5 i dysforię płci, u nas w Europie mamy niezgodność płci, ale tutaj zobaczmy jeszcze wcześniejszy ICD-10, tak? Ja jeszcze jak rozpoznaję i wystawiam zaświadczenie, ja rozpoznaję według starego systemu tego ICD-10, tak? Gdzie jak analizujemy te kategorie, to widać, że one jeszcze są właśnie w tym binarnym rozumieniu, tak? I pragnienia bycia osobą płci przeciwnej niż płeć oznaczona przy urodzeniu. I to jest właśnie ICD-10. Mamy kolejna klasyfikacja, tak jak pokazywałam, ona też i obowiązuje, ale nie w Polsce, ale bardzo silnie wpływa w ogóle na cały system myślenia o transpłciowości. Tutaj też mamy tą podstawową kategorię silne potrzeby bycia płci przeciwnej lub podkreślanie, że dana osoba jest przeciwnej płci lub innej niż przypisana, ale jakby ta kwestia tego dualizmu to jest też mocno taka akcentowana. Ja nie będę po kolei tych kwestii związanych z tymi kategoriami bardzo szczegółowo opisywać, bo to są, ja zakładam, że Państwo to wszystko wiecie, bo to są podstawowe takie kategorie diagnostyczne. Chciałam tylko pokazać, jak one ewoluowały i to, co teraz, w czym teraz jesteśmy i to, co będzie obowiązywać.
W ICD-11 mamy już definicję związaną z niezgodnością ze względu na płeć w dzieciństwie, która charakteryzuje się właśnie zaznaczoną niezgodnością między odczuwaną płcią kulturowo-społeczną, a przypisaną płcią biologiczną u dziecka w okresie przedpokwitaniowym. I tutaj mamy już silne pragnienie posiadania innej płci niż ta, która jest biologicznie przypisana, albo nasiloną niechęć do własnej anatomii płciowej, spodziewanych cech płciowych drugorzędowych, albo silna potrzeba posiadania pierwszorzędowych albo spodziewanych drugorzędowych cech płciowych adekwatnej do doświadczanej płci kulturowo-społecznej. Mamy tu jeszcze zabawy, odgrywanie ról i kwestie związane z tym, co dziecko wybiera w swoim otoczeniu. I jeszcze autorzy klasyfikacji podkreślają, że ta niezgodność musi trwać przez co najmniej 2 lata. I do postawienia takiej diagnozy muszą być spełnione wszystkie 3 kryteria. W przypadku spełnienia jedynego, trzeciego kryterium, czyli samych zabaw, ale bez kryterium 1 i 2, zachowanie dziecka powinno być traktowane jako wariant normy, tak? Bo tutaj jakby są podkreślone te kwestie, że zabawy, no nie, to stereotypowe jakby przypisywanie ról związanych z zabawami czy wyborem zabawek, to nie jest absolutnie żadna kwestia, którą możemy patologizować. Jeżeli chłopiec wybiera zabawki charakterystyczne stereotypowo dla dziewczynek lub odwrotnie, tak? To nie jest żaden nic, co patologizujemy. No dobrze. I to, co pokazywałam przed sekundą, odnosiło się do małych dzieci. A tutaj mamy już klasyfikację odnoszącą się do okresu młodzieńczego i dorosłości, tak? I tutaj mamy kwestię związaną z silną niechęcią lub dyskomfortem związanym z pierwszorzędowymi lub drugorzędowymi cechami płciowymi, a u adolescentów ze spodziewanymi drugorzędowymi cechami płciowymi w związku z ich niezgodnością z odczuwaną płcią społeczno-kulturową i silna chęć pozbycia się części lub wszystkich pierwszo- lub drugorzędowych cech płciowych. Osoba taka diagnozowana powinna doświadczać silne pragnienie bycia traktowaną, życia i akceptacji jako osoba odczuwanej płci. I tutaj ta niezgodność musi trwać stale przez co najmniej kilka miesięcy, a diagnoza nie może być postawiona przed pokwitaniem. Tak, czyli jeżeli takie objawy pojawią się już w okresie pokwitaniowym, no to tutaj mamy krótszy okres obserwacji, czyli kilka miesięcy wcześniej, w okresie tym wcześniejszym to co najmniej 2 lata. No dobrze. I co w związku z tym można robić? Tak? Ja jeszcze o tych kwestiach związanych z diagnozą będę mówić, ale pokażę Państwu, że na świecie istnieje szereg, na świecie istnieje właśnie niewiele jednoznacznie definiujących takie postępowanie standardów, a jeśli chodzi o postępowanie wobec młodzieży i w ogóle u osób transpłciowych, to teraz znowu jesteśmy w takim okresie granicznym, bo jednym z najbardziej takich przyjętych konsensusów w odniesieniu do tego, jak postępować z młodzieżą i z dorosłymi osobami transpłciowymi, to są zalecenia właśnie WPATH. One niedawno były tłumaczone na język polski i w związku z tym dotarły do szerszej niż kiedyś grupy profesjonalistów, ale my jako profesjonaliści też jesteśmy w takim punkcie przejściowym, bo pracujemy na wersji sprzed kilku lat, to była wersja 7, a teraz opracowywana jest wersja 8 i ona prawdopodobnie będzie ogłoszona albo pod koniec tego roku, albo w przyszłym. I obecnie jest redefiniowana w takim kierunku związanym z, przepraszam bardzo,
Właściwie jakby wszelkie te standardy postępowania wobec młodzieży transpłciowej, one obecnie są poddawane reewaluacji i my do końca nie wiemy jeszcze jak te standardy będą wyglądać, ale w dużej mierze w związku z tym, że są to też podstawowo czy jakby wyjściowo jednak standardy w oparciu o postępowanie medyczne, to jest rewaluowana kwestia związana z podawaniem blokerów dojrzewania lub braku blokerów, tak? I to jedna z podstawowych kwestii, które w odniesieniu do młodzieży teraz się toczy w tym redefiniowaniu tych zaleceń. No dobrze, wróćmy do rozwoju psychoseksualnego. Ważna jest taka kwestia związana z tym, jak to właściwie jest tym kształtowaniem się tożsamości płciowej. I większość badań wskazuje na to, że u większości ludzi rozwój tożsamości płciowej ulega zakończeniu do 6 roku życia, ale istnieją osoby, dla których tożsamość płciowa pozostaje niedookreślona długo po okresie dojrzewania płciowego, a osoby niebinarne to takie osoby, których kształtowanie tożsamości płciowej może pozostać niedomknięte przez całe życie. No i właśnie, jeżeli patrzymy na standardy medyczne, które muszą wprowadzać jakieś konkrety i muszą pokazywać specjalistom jakąś ścieżkę, w jaki sposób postępować wobec pacjentów, no to w przypadku osób, które jest coraz więcej, one coraz częściej pojawiają się w gabinetach, właśnie osób niebinarnych, to okazuje się, że właściwie te standardy są bardzo trudne do wytworzenia, bo każda z tych osób, która zjawia się w gabinecie, ona może rozumieć swoją płeć w inny sposób. Dzieci i młodzież diagnozowane z powodu niezgodności płci wykazują często zachowania niezgodne z płcią, czy niecharakterystyczne z płcią przypisaną przy urodzeniu już w bardzo młodym wieku, czyli tak naprawdę jeszcze przed 3 rokiem życia. Ale dysforia płci czy tożsamość transpłciowa może ujawnić się w okresie dojrzewania lub dorosłości, zupełnie bez historii objawów niezgodności płci we wczesnym dzieciństwie. Często jest tak, że osoby, które pojawiają się, czy adolescenci, którzy pojawiają się z rodzicami, często jest takie doszukiwanie się życiorysowo, zresztą to jest jeden z elementów diagnozy, czyli takie przedstawienie swojego życiorysu i tego właśnie pod kątem tej ekspresji płci. I czasami się okazuje, że właściwie takiej historii w dzieciństwie poszukiwania zabawek niecharakterystycznych dla płci oznaczonej przy urodzeniu, czy jakieś elementy związane z dezaprobatą ubioru, tak? Dezaprobatą ubioru właśnie tej płci oznaczonej przy urodzeniu, że właściwie w ogóle w tym życiorysie nie możemy tego dopatrzeć i nie mogą się tego dopatrzeć ani rodzice, ani nawet osoba zainteresowana. I właśnie te małe dzieci z dezaprobatą płci identyfikujące się jako transpłciowe mogą, ale nie muszą się tak identyfikować w wieku młodzieńczym lub w dorosłości. Ale często są pytania, które rodzice kierują do mnie w gabinecie. Czy to mu zostanie? Tak? Czy ta dezaprobata płci? Jak to jest, pani doktor? Czy to jest tak, że czy to, jeżeli przychodzi 13, 16, 17-latek, jak to jest? Czy to jest coś, co się utrzyma? Czy może jest to, czy może z tego wyrośnie, czy może on coś przeczytał, czy może przeczytał w internecie, czy właściwie jak to jest? Proszę powiedzieć, czy to będzie nadal, czy te objawy będą nadal trwać. Ja w takich przypadkach powołuję się na badania, że związane z tym, że są dwie tutaj są dwie charakterystyki. W przypadku większości dzieci małych, tak, przeciwna identyfikacja płci niż płeć biologiczna często nie utrzymuje się do okresu dojrzewania. Ale skąd to się bierze?
W mojej takiej ocenie jako profesjonalistki często wynika to z tego, że mam wrażenie, że do badań, tutaj się cofam do poprzedniego slajdu, że mogło się okazać, że dzieci, które były obserwowane w takich badaniach longitudinalnych, one mogły... One mogły być zakwalifikowane do tego badania, na przykład na podstawie niewystarczającej ilości kryteriów, które tutaj jak w ICD-11 na przykład mamy, tak? Wtedy jeszcze były zupełnie inne kryteria kwalifikacji. I jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do badania takie, które po prostu przejawiało zabawy na niby lub odgrywanie ról, zabawki, gry i aktywności, czy przejawiało jakieś kwestie związane z wyszukiwaniem towarzyszy zabaw, którzy są typowo przypisani do odczuwanej płci niż tej przypisanej, to jeżeli takie dziecko trafiło do obserwacji, to ono po prostu mogło nie być dzieckiem transpłciowym, tak, którego właśnie ta typowa kwestia związana z wyborem zabaw towarzyszy, przeciwnych do tych, którzy byli przypisani do płci tej oznaczonej przy urodzeniu, mogło to być mylne w odniesieniu do późniejszego, dalszej obserwacji tej trajektorii, dalszego rozwoju. I kolejna kwestia jest taka, że we wszystkich standardach i we wszystkich badaniach bardzo istotnym jest okres właśnie dojrzewania, bo to jest taki okres, kiedy my robimy taką klatkę stop i taki check-out, czy to, z czym dziecko, czy to, co było obserwowane wcześniej, to były kwestie związane z wyborem jakichś niestereotypowych zachowań, czy jest to utrwalone poczucie niezgodności płci i dysforia płci związana z niezgodnością płci. I bardzo ważnym kryterium jest to, właśnie podjęcia w ogóle diagnostyki w kierunku transpłciowości, jest kwestia pogorszenia się objawów dysforii płci w okresie dojrzewania. I to, czy taka właśnie, czy ta dysforia będzie nadal obecna w przypadku, jeżeli dziecko przejawia dysforię płci w okresie dojrzewania, to większość badań pokazuje, że w tym przypadku jest to bardzo już stabilne. I w związku z tym właśnie też pogłębienie dysforii w okresie dojrzewania stanowi kryterium dla tranzycji społecznej lub ewentualnie odwracalnych interwencji medycznych. Ja może zatrzymam się w tym momencie. Czy w tym momencie są jakieś pytania, czy coś się pojawiło wśród Państwa, którzy śledzicie webinar? Czy jakieś, czy na coś mam bardziej zwracać uwagę, czy Państwo po prostu słuchacie i podążacie za kolejnymi kwestiami? Nie widzę, nie widzę pytań, w związku z czym przechodzę dalej. Ja tylko może ktoś chciałby w trakcie pisać pytania na czacie, no to bardzo chętnie też bez czekania może nawet na zachętę, jeżeli coś się komuś urodzi, żeby nie wypadło z głowy, to się na czacie na bieżąco. I ja próbuję sobie Państwa wyobrażać jako takiego zbiorowego rodzica, tak? Bo te pytania, które zadajecie w gabinecie, to one często są podobne właśnie to, co odpowiem, to, o czym mówię właśnie w tym momencie, to jest jedno z bardzo częstych pytań. I dlatego tutaj się chwilę zatrzymałam, ale przejdźmy dalej. Pani Justyno, to ja może z takim pytaniem wejdę, a propos tego, co przed chwilą mówiłam. Tak mnie zaciekawiło, czy w ogóle w badaniach niebinarne, bo jest dosyć binarne świata w takim przedszkolnym życiu chociażby. Czy w ogóle w badaniach gdzieś pojawiają się małe dzieci niebinarne, mówiące o tym?
Jeśli mam być szczera, to trochę jest tak, że ta niebinarność, żeby dziecko to wnosiło i definiowało się jako niebinarne, to już wymaga myślenia abstrakcyjnego. Tak, także to przedszkolak tego nie będzie robił, a w badaniach raczej nie określamy już tego jako jakąś precyzyjną definicję trzeciej płci, tak? Tylko bardziej to jest zjawisko, które obserwujemy już wśród adolescentów czy u osób dorosłych i trochę teraz kulturowo mam wrażenie, że ono lawinowo się rozprzestrzenia właśnie tworzenie tych nowych definicji, nowych kategorii przez same osoby zainteresowane, ale one bardzo często krążą wśród w tej całej grupie w parasolu niebinarności, tak? I to wynika często z tego, że jeżeli osoba transpłciowa zaczyna subiektywnie eksplorować swoją płeć, to mamy dwie grupy osób, które od początku mają poczucie, że subiektywnie tylko pełna charakterystyka płci, tak zwanej przeciwnej do biologicznej, tak? I oni odpowiadają bardziej tam temu staremu rozumieniu, tym starym definicjom, starym klasyfikacjom diagnostycznym, tak rozumiano transpłciowość kiedyś. A współcześni nastolatkowie, oni już bardzo często w momencie tego takiego wglądu w siebie i tego subiektywnej takiej niezgody na przeżywanie płci swojej, tej oznaczonej przy urodzeniu, oni nie wchodzą w paradygmat dualistyczny, tylko wchodzą w ten niebinarny. I to może początek być eksploracji, że od niebinarności do transpłciowości takiej dualistycznie, binarnie rozumianej, albo oni w tej kategorii zostają na długo czy na całe życie, tak? I tak jak pokazałam na tej planszy z moim badaniem, tak, pamiętacie Państwo, tam tych osób niebinarnych było 40, ale oprócz tego było całe spektrum osób, które w przeróżny sposób się określały. I to są osoby, które już jakby myślą abstrakcyjnie, to są nastolatkowie, to są młodzi dorośli, a małe dzieci nie dookreślają. One po prostu wybierają inną kategorię zabawek czy inną kategorię ubrań. I raczej postrzegają to w sposób binarny niż niebinarny, albo po prostu przechodzą między płynnie, między płciami jeszcze i po prostu tak to bardziej wygląda klinicznie, tak? Dobrze, to ja dziękuję za to pytanie, tylko zgubiłam teraz swój ekran. No dobrze, no to jeszcze raz wracamy do tych trajektorii, tak? Tutaj jest ważny punkt. Bo to, że adolescenci są bardzo bardziej stabilni, tak, i ta dysforia, jeżeli dysforia się przejawi w okresie adolescencji, to jest to większe prawdopodobieństwo, że ona się utrzyma, czy bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona będzie nadal obecna, że objawy dysforii będą nadal obecne w dorosłości, a z kolei te przed pokwitaniem nie są aż tak stabilne. To nie znaczy, że one się nie utrzymują, tak? To już ustaliliśmy przed przerwą, ale tu jest ważny punkt, że jest brak jednoznacznych czynników prognostycznych dotyczących stabilności do utrzymywania się niezgodności płci od dzieciństwa do dorosłości. Czyli co to właściwie oznacza? To znaczy, że my nie wiemy, które dziecko będzie stabilne w tej dysforii, tak? Czy które będzie z tych przedszkolaków, u którego się utrzyma niezgodność płci do dorosłości, a u którego nie, my nie jesteśmy w stanie na podstawie żadnych kryteriów tego wiedzieć. Tak? Tak pokazują te badania, które przeprowadzone do tej pory. Ale co jest tutaj jeszcze dosyć istotne, to że badania epidemiologiczne wskazują na znacząco wyższe rozpowszechnienie dysforii płci u dzieci z cechami spektrum autyzmu w porównaniu do dzieci bez takich cech. Czyli tutaj mamy taką kwestię, że że nie wiemy, u którego dziecka się ta niezgodność utrzyma, ale wiemy też, że jest bardzo duże ryzyko, że dziecko, które ma niezgodność płci i objawy dysforii, że może mieć współwystępujące cechy spektrum. O tym jeszcze będę mówić.
Tutaj skala Tannera pewnie była też przez panią doktor Kępczyńską-Myk pokazywana. Ja chcę pokazać ten drugi etap, tak, oceny dojrzałości na podstawie kryterium drugiego stopnia dojrzałości, tak. Drugi, trzeci stopień to jest ten moment, kiedy się zaczyna okres dojrzewania i to jest ten moment ważny, bo tutaj w tym momencie albo te cechy dysforii będą bardziej, czy w ogóle zaczną się ujawniać, to jest etap miesiączki, to jest etap rozwoju narządów płciowych męskich, tak, i owłosienia, i powiększania się jąder, mutacji, i to są jakby, to jest taki etap, gdzie bardzo, bardzo często właśnie zaczynają się trudności. I z kolei dla nas jest to etap diagnostyczny, dla nas diagnostów, bo my wtedy będziemy mogli zrobić taki, tak jak powiedziałam, punkt sprawdzenia, czy co to właściwie jest, czy to jest niezgodność, czy to jest jakby niestandardowe zachowanie, jeśli chodzi właśnie o preferencje do zabawek, do rówieśników, do pokazywania się światu. No i tak, no i co właściwie jako profesjonaliści, czego się od nas oczekuje, czego się od nas oczekuje? Czego możecie Państwo oczekiwać, tak? I w idealnym świecie. W odniesieniu do jakby tego tematu podstawowego mojej prezentacji, tak, czyli rola profesjonalistów zdrowia psychicznego, też psychiatry, seksuologa, psychoterapeuty, to bezpośrednia diagnoza dysforii płci według ogólnoprzyjętych standardów, kwestia poradnictwa, terapii wspierającej w zakresie eksploracji własnej płciowości i seksualności przez dziecko lub adolescenta, redukcja dystresu, tak, czyli tego wszelkich tych negatywnych przeżyć, tak, niepokoju, złości, wściekłości, nastrój dysforyczny, to my często tak psychiatrzy określamy, to jest właśnie nastrój złości, przykrości, napięcia, no, przeżywania przeróżnych negatywnych emocji związanych z odczuciem tej niezgodności płci subiektywnej z tą, którą dana osoba prezentuje, tak, o otoczeniu przez cechy swoje pierwszo-drugorzędowe. Więc naszą rolą jest redukcja tych wszystkich przykrych objawów oraz asystowanie w pokonywaniu stresorów psychospołecznych. Kolejna rzecz, diagnoza i leczenie innych współwystępujących objawów zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci czy młodzieży i tutaj uwspólnienie takiego postępowania, jeżeli diagnoza jest stawiana przez psychiatrę, tak, to uwspólnienie dalszej ścieżki postępowania z terapeutą, z psychologiem lub odwrotnie, tak, jeżeli takie dziecko trafia najpierw do psychoterapeuty, no to uwspólnienie z psychiatrą dalszego sposobu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. No i kolejna kwestia to wspieranie funkcjonowania oraz edukacja o otoczenia dziecka czy osoby transpłciowej, rodzice, szkoła, tak, formy pozalekcyjne, wypoczynek. Tutaj w tym przypadku wystawiamy zaświadczenia związane z tranzycją społeczną, tak, z przyjęciem, z zaimkami, z przyjęciem imienia preferowanego i tak dalej. Jak wygląda diagnoza? Diagnoza to jest jedną z najbardziej istotnych cech diagnozy, to jest, zaczyna się od wywiadu, tak? I wywiad odnośnie rozwoju całej tożsamości płciowej, tak? Rozwoju psychoseksualnego. I wtedy pytamy o właśnie o tym wspomniane już wielokrotnie zabawy dziecięce, sposób ubierania w dzieciństwie i reakcje na propozycje ubrań ze strony rodziców. Utrzymywanie się tej tożsamości płciowej, tak, w okresie dojrzewania i nadal, kwestie reakcji rodziny na zachowanie dziecka odnoszące się do różnych cech ekspresji płci, ale także odczucia właśnie subiektywne względem własnego ciała, reakcje na okres dojrzewania. Tutaj jest bardzo istotna kwestia związana z tym, że często dzieci transpłciowe, które wchodzą w okres dojrzewania, często pojawiają się współwystępujące objawy
zaburzeń odżywiania. Tak? Często jest to taki wyznacznik, znaczy często te dzieci przyjmują ten objaw związany z ograniczaniem ilości pokarmów, ograniczaniem ilości kalorii, bo mają poczucie, że one zahamują dojrzewanie płciowe w ten sposób, zatrzymają miesiączkę, nie dopuszczą do rozwoju drugorzędowych cech płciowych. I w tym właśnie okresie tak często zaczynają pojawiać się różne współwystępujące objawy zespołu dezaprobaty płci, no i wtedy psychiatra dopytuje o współwystępujące objawy. Kwestie tutaj już są, jesteśmy bardziej na wśród adolescentów i młodych dorosłych, tak? Bo te pytania już bardziej odnoszą się do małych dzieci, no ale one dotyczą historii wykorzystywania atrybutów płci przeciwnej niż oznaczona przy urodzeniu, jakiekolwiek doświadczenia związane z podawaniem się za osobę płci przeciwnej, próby odgrywania ról płci przeciwnej. Często, jeśli chodzi o młode osoby, to często są to tego typu sytuacje, że to jest odgrywanie ról związanych z używaniem garderoby, na przykład w momencie, kiedy nie ma rodziców w domu, tak, to używanie garderoby rodzica, z tych elementów związanych z preferowaną płcią. Jeden z moich transpłciowych pacjentów, już w wieku bardzo wczesnym, on, żeby redukować sobie dysforię, to odrabiał lekcje ze skarpetką, która udawała penisa, tak? Czyli sobie zakładał tam do tej skarpetki jakieś wypełnienie i w momencie, kiedy jakby ten penis był między nogami, to on był w stanie odrabiać lekcje. I no to są przeróżnego rodzaju zachowania tego typu, o którym często otoczenie zupełnie nie wie. Tamto otoczenie się nie domyślało, czy ani rodzice, ani rodzeństwo jakby nic o tej nie wiedziało. Ale z kolei dla tego dziecka wtedy to był bardzo istotny element właśnie redukcji dysforii. A tutaj przejdźmy może dalej, bo czas nas goni. Co właściwie, jak już postawimy diagnozę, no bo diagnoza, wywiad, tak, ale w opracowaniu, zaraz będę też mówić o zespole, który pracuje teraz w Polsce, który opracowuje standardy postępowania wobec dzieci i młodzieży transpłciowej, to nie ma jednej, jakby nie ma jasności w odniesieniu do diagnozy, kto ma ją stawiać, ale jesteśmy jakby zgodni, że jest to proces, który ma angażować całe grono specjalistów i zazwyczaj najlepiej jest, jeżeli diagnoza jest stawiana przez dwie osoby, z czego jedna jest z kształceniem medycznym, a druga jest psychologiem. I wtedy to uzupełnia się i najczęściej tak to po prostu wygląda. Jeśli chodzi o to, co dalej się dzieje, no to kwestie tak zwanej tranzycji, tak? Bo w momencie, kiedy już wiemy, że dziecko przejawia niezgodność, no to pytanie, co dalej, co proponujemy? Najczęściej, jeżeli jest to już nastolatek, tak, to taki nastolatek bardzo często ma już pomysł na to, co on by potrzebował, albo wręcz przeciwnie, takiego pomysłu nie ma i tylko przejawia cechy dysforii i wtedy ja się spotykam z takimi nastolatkami, którzy są na etapie, że oni wiedzą, że jest im źle, odczuwają niezgodność, ale nie bardzo wiedzą, co mogą z tym zrobić. I
co to jest tranzycja, tak? Często gdzieś funkcjonuje w otoczeniu społecznym to określenie, ale jak my profesjonaliści to rozumiemy? Tranzycja płci to proces zmiany własnej prezentacji płci lub cech płciowych w celu dostosowania do wewnętrznego poczucia tożsamości płciowej, czyli idei tego, co to znaczy być mężczyzną lub kobietą, lub być osobą niebinarną lub genderqueer. No i tutaj ważne, że tranzycja może wiązać się z leczeniem, ale nie zawsze się z nim wiąże, tak? Czyli może tutaj wchodzić ten element postępowania medycznego, ale może być tak, że dana osoba bazuje jedynie na tranzycji społecznej i wtedy interwencje medyczne nie są potrzebne, tak? Czy nie poszukuje ta osoba interwencji medycznych. Czyli jest w procesie od tranzycji społecznej i proces tej jakby tranzycji u tej osoby może trwać miesiące, lata, a nawet całe życie. Tak? Część moich pacjentów uważa, że oni nigdy nie dotrą do takiego punktu, czyli który byłby punktem idealnym tego, w jaki sposób oni chcieliby swoją płeć przeżywaną prezentować światu. Jedna grupa pacjentów to są osoby, u których ta płeć fluktuuje i ich przeżywanie płci. I na przykład miewałam takich pacjentów, jedna z moich pacjentek przeżywała swoją płeć w zależności od cyklu miesiączkowego. Tak? W jednej fazie cyklu czuła się kobietą, a w innej fazie cyklu się czuła mężczyzną. I no można ją określać jako tak zwaną osobę gender fluid, tak? Ale no, czy to w wieloletniej obserwacji będzie można stwierdzić, jak ta osoba ostatecznie będzie chciała prezentować swoją płeć swojemu własnemu otoczeniu. I wróćmy do młodszych dzieci. Jest grupa dzieci, które bardzo intensywnie pragną tranzycji społecznej we wczesnym dzieciństwie. Czyli to są dzieci, które chcą używać imienia jakiegoś preferowanego, używać ubioru preferowanej płci, czy sięgać po zabawki płci preferowanej. Dla części rodziców ten proces tej tranzycji społecznej nie stanowi to żadnego problemu, bo w ten sposób jakby przejawiają swoją akceptację i gotowość na taką plastyczność w rozumieniu płci u swojego dziecka. I często nawet nie wiedzą, że to dziecko dokonuje tak zwanej tranzycji społecznej. Nie znają definicji tego zjawiska, tak? Ale w domu są jakby te atrybuty związane z preferowaną płcią, a nie z tą płcią, która stereotypowo oznaczoną przy urodzeniu i te stereotypowych zabawek, tak? Które z tą płcią oznaczoną przy urodzeniu, które są łączone. Rodziny, rodzice są bardzo zróżnicowane pod kątem akceptacji tranzycji społecznej lub jej elementów, ale obecny stan wiedzy też nie pozwala na jednoznaczne i ostateczne wnioski na temat długoterminowych efektów tranzycji społecznej. To znaczy takich, czy dziecko, którego otoczenie było akceptujące i przyjęło te wszystkie oczekiwania dziecka i zaadresowało tę potrzebę tranzycji społecznej, na ile to dziecko będzie trwale utrzymywać potrzebę właśnie i chęć do tego, żeby pozostawać osobą transpłciową, tak, czy deklarować się jako osoba transpłciowa, w porównaniu do tego dziecka, u którego rodzina nie miała gotowości na wsparcie tego procesu tranzycji społecznej, nie mamy danych w odniesieniu do tego, które z tych elementów postępowania, które wskazało na to właśnie, jakie były efekty tego postępowania rodziców we wczesnym dzieciństwie. Ale niezależnie od decyzji rodziców odnośnie tranzycji społecznej, rola profesjonalistów polega na wspieraniu procesu eksploracji tożsamości płci przez dziecko, a w okresie dojrzewania jest zalecana pogłębiona ocena w zakresie wskazań do interwencji medycznych, do ewentualnych interwencji medycznych.
I interwencje medyczne dzielimy na w pełni odwracalne, częściowo odwracalne i nieodwracalne. To prawdopodobnie było już przez endokrynologa omawiane, ja nie będę się tutaj zatrzymywać. Ale są różne metody i tak jak wspominałam, endokrynolodzy mają instrumentarium dosyć ograniczone, ale jednak mają związaną albo z blokowaniem tych kwestii związanych z drugorzędowymi cechami i z kwestią związaną z dojrzewaniem płciowym, albo na przykład jakieś elementy związane z tym, że jest dezaprobata miesiączki i wtedy zatrzymanie krwawienia miesiączkowego. Ale ja odsyłam Państwa do tego webinaru prowadzonego przez endokrynologa, a ja jako psychiatra w jaki sposób rozumiem tę endokrynologiczną interwencję. Czemu służą te odwracalne interwencje? One pozwalają na wydłużenie czasu eksploracji dezaprobaty płci przez adolescenta i ułatwiają późniejszą tranzycję poprzez zablokowanie charakterystyki drugorzędowych cech płci niepożądanej. I żeby one były zastosowane, no to taki adolescent musi przejawiać silne objawy dysforii, tak? I ten wzorzec taki uporczywy dezaprobaty płci i musi być znaczące nasilenie dysforii płci w okresie dojrzewania. I co jest jeszcze bardzo istotne, to, że wszelkie współwystępujące problemy psychologiczne, psychiatryczne, wszelkie pozostałe medyczne, czy problemy wynikające z otoczenia społecznego, tutaj kwestie jakby też konfliktu na przykład rodzicielskiego, tak? Czy tego, że oboje rodzice mają różne spojrzenia na temat tego, co w jaki sposób dziecko może, jakie postępowania wobec dziecka powinno, czy może być zastosowane. I dopiero po wyeliminowaniu wszystkich czynników, które mogłyby interferować z dalszą terapią, możemy przejść do jakichkolwiek interwencji endokrynologicznych. I ja będę jeszcze mówić o tych współwystępujących psychiatrycznych problemach, ale co jest istotne, to żeby powiedzieć to, że kiedyś te psychiatryczne współwystępujące problemy, one bardzo często były przeciwwskazaniem do jakichkolwiek kwestii związanych z tranzycją, niezależnie od wieku, także u osób dorosłych. Także osoba, która deklarowała się jako transpłciowa, musiała być osobą psychiatrycznie zdrową, bez chorób współistniejących. Tak wskazywało na to też ICD-10, ale to jakby ta nowa tradycja wykształciła się właśnie przez standardy tworzone przez WPAF, o których wspominałam. I ona pozwala na to, żeby osoba, która przeżywa dysforię płci, a ma współwystępujące zaburzenia psychiczne, po zaadresowaniu tych problemów, czyli po efektywnym leczeniu psychiatrycznym, można było rozważać kwestie związane z tranzycją także medyczną. Kwestie świadomej zgody to jest tutaj też bardzo istotne, bo adolescent, który jest już w wieku powyżej 16 lat, tak, musi sam wyrazić zgodę, ale jego rodzice również. I co jest też istotne, musi być deklaracja rodziców, że będą wspierać tego młodego człowieka w czasie całego tego okresu tranzycji, bo jakikolwiek konflikt między opiekunami, tak, czy wycofanie się ze wspierania tego procesu, czy predykcja tego, że tak może się zdarzyć, jest już punktem, gdzie rozpoczynanie kwestii związanej z tranzycją medyczną może być bardzo wątpliwe. Kwestia blokerów dojrzewania to jest jedna rzecz, to jest etap eksploracji płci i zatrzymanie charakterystyki płci niepożądanej, tak, tego, żeby ona się nie rozwinęła. Ale kwestia już podjęcia interwencji feminizujących, maskulinizujących, to jest już kolejny etap,
i to są interwencje medyczne częściowo odwracalne, one nie są w pełni odwracalne. Tutaj nie mamy zgody, nie mamy jasności w środowisku medycznym, na ile one i w jakim wieku adolescentów powinny być, czy mogą być podejmowane. I w wielu krajach jest to inaczej adresowane. Ale w wielu krajach też transpłciowi adolescenci za zgodą rodziców mogą podejmować interwencje feminizujące lub maskulinizujące. Kwestie interwencji nieodwracalnych, tak, czyli operacji, tutaj nie mamy zgodności w środowisku naukowym. W niektórych krajach jest dopuszczalna, są dopuszczalne takie interwencje przed osiągnięciem pełnoletności w odniesieniu do operacji konturu klatki piersiowej, ale jeśli chodzi o zabiegi genitalne, no to tutaj ja nie znam takich nigdzie standardów, które by, czy nawet propozycji dotyczących tego, żeby takie zabiegi były podejmowane przed uzyskaniem pełnoletności. No i przejdźmy tak naprawdę do podstawowego obszaru wykładu, do którego Państwa wprowadzałam bardzo długo. Tożsamość płciowa, zaburzenia psychiczne. U osób transpłciowych większość badań wskazuje, że u osób transpłciowych jest o wiele większa podatność niż w populacji nietranspłciowej do rozwoju zaburzeń psychicznych. Kwestia przeżywania stresu mniejszościowego to jest jeden z czynników. Tak, ten stres mniejszościowy to chciałam Państwu pokazać na tym rysunku, który robiłam dziś rano z moim synem. Dziecko, które jest w centrum obrazka, które mierzy się z tymi różnymi instytucjami, różnymi swoimi opiekunami, szkołą, z kwestią oczekiwań społecznych i też profesjonalistów, do których trafia i ich optyki, tak? Ale ono stanowi mniejszość i to jest ten jakby punkt, gdzie do wszystkich stresorów rozwojowych związanych z adolescencją, gdzie i tak jakby w ten etap poszukiwania tożsamości swojej społecznej, tożsamości, w którą dana osoba będzie, kształtuje właśnie, którą prezentuje światu, ale poddaje wewnętrznej subiektywnej eksploracji. Dla dziecka transpłciowego, dla adolescenta transpłciowego tutaj jeszcze dochodzi ta eksploracja związana z eksploracją tożsamości płci. I ryzyko podejmowania zachowań na przykład samobójczych przez osoby z niezgodnością płci w zależności od badań i od kraju jest bardzo wysoka, bo wynosi od 30 do 50%. Co zgłaszają takie osoby? Co najczęściej współwystępuje? Osoby takie, które przychodzą do psychiatry z objawami też współwystępującymi dysforii płci mogą prezentować szereg objawów. Najczęstsze objawy psychopatologiczne to niepokój, obniżanie nastroju, samouszkodzenia, objawy obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. To, czego kiedyś, czego psychiatrzy nie umieli robić i nadal jeszcze chyba mamy z tym problem jako psychiatrzy. Ja już jakby trochę bardziej z punktu widzenia psychiatry seksuologa patrzę, ale nie wszyscy psychiatrzy są seksuologami. I często psychiatrzy nie do końca, w związku z tym, że właśnie nie wszyscy są jednocześnie specjalistami i z psychiatrii, i z seksuologii, nie wszyscy mają odwagę, czy nie wszyscy mają niewiarę wobec tego, czy oni dobrze zdiagnozują, czy oni postawią właściwą diagnozę. Co wynika z objawów dysforii, co wynika z niezgodności płci, a co wynika z zaburzeń psychicznych i w jaki sposób oni mogą współwystępujące zaburzenia psychiczne leczyć, a gdzie ten obszar zaburzeń już jest
tym obszarze związanym z niezgodnością płci i dezaprobaty płci i tego przeżywania tej niezgodności. Popatrzmy na jedno z najnowszych badań z tego obszaru. To jest badanie, które uwzględniło prawie 4000 transpłciowych nastolatków i porównywano tę grupę do rodzeństwa nietranspłciowego, tak? To była grupa 6600 adolescentów spośród tego rodzeństwa. No i adolescenci transpłciowi, u nich było pięciokrotnie większe ryzyko tego, że u nich będzie konieczna diagnoza objawów zaburzeń psychicznych. I ponad dwukrotnie częściej ta populacja korzystała z leczenia psychiatrycznego niż nietranspłciowe rodzeństwo i najczęściej poszukiwano pomocy w związku z objawami zaburzeń adaptacyjnych. Zaburzenia adaptacyjne to są zaburzenia, które najczęściej przejawiają się objawami lękowymi, objawami obniżenia nastroju. Tyle, że te objawy są uwarunkowane jakimś czynnikiem i powiązane bardzo silnie przyczynowo-skutkowo z czynnikiem zewnętrznym. W przypadku objawów zaburzeń adaptacyjnych współwystępujących u osób transpłciowych, no najczęściej tym czynnikiem zewnętrznym jest podjęcie jakby z jednej strony i subiektywne uświadomienie sobie tej niezgodności płci, ale też próby werbalizowania tego i jakby przekazywania otoczeniu najbliższemu czy dalszemu swoich wątpliwości czy swoich jakby przeżyć w odniesieniu do podstawowej tej niezgodności. No i w związku z tym to najczęściej jest diagnozowane. Oprócz tego zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne i myśli samobójcze, próby samobójcze. Trochę to pokrywa się z tym wcześniejszym badaniem w odniesieniu do większej populacji i metaanalizą badań związaną z większą populacją osób transpłciowych. Ale co jest jeszcze ważne z tego badania, to, że zapotrzebowanie na opiekę psychiatryczną nie zmniejszyło się, ale a stosowanie, nawet konieczność stosowania leków psychiatrycznych wzrosła po okresie leczenia potwierdzającego płeć w porównaniu do okresu sprzed tranzycji. Z tym, że co jest jeszcze tutaj ważne, to jest populacja, u której występowały zaburzenia, współwystępujące zaburzenia psychiczne, tak? Czy ta, u której były objawy psychiatryczne. Tak? I to jest ta populacja, wobec której jakby to badanie pokazuje, że ta konieczność opieki psychiatrycznej, ona nie wycofała się w momencie, kiedy podejmowano tranzycję, też interwencje medyczne związane z tranzycją, tylko nadal była konieczna opieka, tak, i prowadzenie leczenia psychiatrycznego. Zobaczmy jeszcze, wracam tutaj znowu do badania, które prowadziłam. Zobaczmy, co w tym badaniu na 116 osobach. Te osoby były pełnoletnie, ale to w przewadze były osoby młodzi dorośli, czyli takie, które dopiero tak naprawdę jakby ten wiek nastoletni opuściły. I zobaczmy, najczęściej występowały zaburzenia lękowe, 43% osób, zaburzenia nastroju, tak, 40%, to był test wielokrotnego, to były odpowiedzi wielokrotnego wyboru, tak, także ta osoba, która wybierała tą charakterystykę zaburzeń lękowych, równie dobrze mogła mieć objawy depresyjne, tak, ale najczęściej wskazywały te osoby właśnie na te objawy lęku, objawy depresji, 4% choroby dwubiegunowej, 6% zaburzenie dysocjacyjne, 6% zaburzenie osobowości borderline, zaburzenia psychotyczne 3%. Ale z kolei 35% wskazało, że nie cierpi na żadne współwystępujące zaburzenia psychiczne. Tak? Czyli 35% to była ta grupa, która też nie miała współwystępujących objawów, nie poszukiwała pomocy psychiatrycznej.
Dalej się mocno rozkładają odpowiedzi, one są mniej czytelne, tak? Jeszcze wskazywali badanie na zespół nadpobudliwości psychoruchowej i to jeszcze było dosyć częste, schizotypowa osobowość. Dlaczego tutaj nie ma autyzmu, tak? Zaburzenie ze spektrum autyzmu, pokażę Państwu dlaczego. W związku z tym, że ja pytałam ich o to współwystępowanie autyzmu w innym pytaniu. I tutaj było pytanie konkretne, czy byłeś diagnozowany kiedykolwiek w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i 13% potwierdziło, że rozpoznano u nich występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu zespołu Aspergera. Ale kolejne pytanie dotyczyło tego, czy ty kiedykolwiek miałeś podejrzenia swoje, osobiste, tak, czyli taką autodiagnozę dotyczącą tego, że u ciebie mogą występować cechy spektrum. No i okazało się, że 44% odpowiedziało, że tak. Tak? Czyli że 44% całej grupy podejrzewa u siebie cechy spektrum. Ja nie wiem, czy te osoby nie szukały diagnozy, bo często jest tak, że diagnoza spektrum autyzmu to jest bardzo specjalistyczna diagnoza i ona jest stawiana nie na pierwszej wizycie u psychiatry, albo w ogóle nie jest stawiana u psychiatry, jeżeli jest to psychiatra dorosłych, bo na przykład zatrzyma się psychiatra jedynie na stwierdzeniu zaburzeń z kręgu afektywnych, tak, czy rozpozna lęk, czy depresję, a nie będzie diagnozował w kierunku autyzmu. Więc tutaj nie wiadomo, czy te osoby szukały diagnozy, czy po prostu jej nie otrzymały, ale podejrzewają same wobec siebie podejrzewają autyzm. No i dalej odnosimy się do kwestii związanych z zaleceniami tej polskiej grupy, która cały czas nadal jeszcze pracuje. I pokazuję Państwu tylko tutaj taki kawałek, jakby kawałek zupełnie taki roboczy, ale związany z tymi psychiatrycznymi kwestiami, tak? Jakie prawdopodobnie przedstawimy wnioski? Że wyniki dotychczasowych badań nie są wystarczające wobec formułowania jednoznacznych wniosków w zakresie rezultatów wpływu medycznych procedur związanych z uzgodnieniem płci u osób niepełnoletnich z dysforią płci oraz współwystępującymi objawami psychopatologicznymi oraz wzajemnych relacji między procedurami medycznymi związanymi z tranzycją a stosowaniem bądź brakiem stosowania interwencji psychiatrycznych. Dotychczasowe badania potwierdzają potrzebę dalszej naukowej eksploracji długoterminowego wpływu procedur medycznego uzgodnienia płci na współwystępujące objawy zaburzeń psychicznych oraz na konieczność indywidualizacji podejścia wobec procesu tranzycji, zwłaszcza wobec pacjentów niepełnoletnich ze współwystępującymi objawami zaburzeń psychicznych. Pytanie jest ode mnie teraz takie, czy są jakieś pytania od Państwa, bo wiem, że dużo z tych pytań, które spłynęły do mnie, bardzo dużo właśnie odnosiło się do współwystępujących zaburzeń psychicznych, co robić, kiedy są, jak ma wyglądać takie leczenie. Co jeżeli dziecko ma, nie wiem, objawy psychotyczne, co jeżeli ma autyzm, co w przypadku, kiedy właśnie, jak to jest powiązane, jak autyzm łączy się z dysforią płci, jakie są, jak to rozumieją psychiatrzy, jak to rozumieją seksuolodzy. Wiem, że dużo było pytań z tego obszaru, ale ja mam to jakby w tym ostatnim takim bloku związanym z właśnie z tym współwystępowaniem tych obu zjawisk, tak? I będę chciała to Państwu zaprezentować, ale może teraz zróbmy taką klatkę stop, czy są jakieś pytania do tego, co ja prezentowałam i czy są jakieś pytania teraz na bieżąco, na czym ja mam się jeszcze skupić, prezentując pozostały materiał.
Na czacie pojawiło się jedno pytanie i to było pytanie o to, kiedy psychiatra kieruje pacjenta, pacjentkę do endokrynologa. Okej, to jest tak, że my współpracujemy ze sobą. To jest trochę tak, że ten zespół, który pracuje właśnie nad tymi polskimi standardami, myśmy się poznali w tym, jakby od, ta praca od początku 2021 przebiega. Została zainicjowana przez profesor Gawlik ze Śląska, który jest endokrynologiem dziecięcym. I jakby pod, przy współpracy też z doktorem Bartoszem Grabskim, który jest psychiatrą, my skrzyknęliśmy się i próbujemy jakby te standardy stworzyć, żeby nam było łatwiej pracować. Trochę jest tak, że już powstała taka nieformalna sieć specjalistów, tak? I staramy się jakby stworzyć dla siebie też taki protokół postępowania, na ile on będzie szeroki, na ile będzie przyjęty spoza tej, przez profesjonalistów, spoza tej grupy, nie wiemy jeszcze tego, ale odpowiadając konkretnie na to pytanie, psychiatra, jeżeli, bo rozumiem, że ono się odnosi do takiej sytuacji, jeżeli osoba z dysforią, adolescent, zakładam, tak, z dysforią, trafia w pierwszej kolejności do psychiatry, tak? Najczęściej jest to sytuacja, kiedy są jakieś pewnie współwystępujące objawy. No i to postępowanie przebiega w ten sposób, że psychiatra powinien postawić diagnozę współwystępujących objawów i je zaadresować. I w momencie, kiedy będzie jasna diagnoza, tak, będzie wiadomo, co z tych współwystępujących objawów u dziecka jest prezentowane przez dziecko czy przez adolescenta, to zazwyczaj jest jakiś tam okres, kiedy te objawy są leczone. Tak? To jeżeli dziecko czy adolescent przychodzi z objawami lękowo-depresyjnymi, czy już z epizodem depresyjnym, czy na przykład podejmuje samouszkodzenia, czy jest jakby jakaś współwystępujące są objawy, one bardzo klinicznie, one częściej są niż nie są. W momencie uświadomienia sobie objawów niezgodności płci i takiego zaostrzenia dysforii w okresie dojrzewania, te objawy częściej są niż ich nie ma. Raczej regułą jest to, że one występują. I wtedy potrzebne jest ustabilizowanie stanu psychicznego, tak? I to ustabilizowanie stanu psychicznego różnie może trwać. Ono może trwać ileś tygodni, może trwać ileś miesięcy, ale najczęściej jest to proces. I wtedy w momencie dopiero, kiedy stan psychiczny dziecka jest stabilny, czy adolescenta, przychodzimy w ogóle do tego etapu, że my możemy podjąć bardziej szczegółową diagnostykę związaną z diagnozą dysforii płci. Tak? Bo jeżeli to jest osoba, która ma depresję, czyli to jest, czy na przykład jest to adolescent, który nie chodzi do szkoły, czy ma, nie wiem, no, jakiś właśnie kryzys samobójczy, no to wtedy mogą się różne rzeczy wydarzyć, tak, że często jest potrzebna nawet, nie wiem, hospitalizacja. Kolejny obszar, to będę mówić jeszcze o tym autyzmie, ale jeżeli się okazuje, że współwystępujący jest autyzm albo nie został do tej pory zdiagnozowany, albo była diagnoza, ale nie było postępowania odpowiedniego, no to tak naprawdę wtedy mamy dwa obszary, które diagnozujemy, bo diagnozujemy wtedy spektrum i autyzmu i diagnozujemy dysforię, tak? I wtedy jakby dwa procesy diagnostyczne się toczą. One mogą współwystępować, ale jeśli ja mam być szczera, to ja nie znam wielu specjalistów w Polsce, którzy jednocześnie będą tę diagnozę prowadzić i wydadzą ostateczną opinię. Bo problem jest taki, że ci, którzy znają się na autyzmie, oni niekoniecznie się znają na dysforii i vice versa, tak? A dopiero tak naprawdę profesjonaliści, czy lekarze, czy psychologowie, my się tak naprawdę dopiero uczymy tych obu zjawisk, na ile one są powiązane. Świat naukowy nie ma jeszcze odpowiedzi, tak, na ten temat i coraz więcej badań wskazuje, że to bardzo jest jakby skorelowane, ale
tak jak pokażę Państwu za chwilę na slajdach, to są badania ostatnich kilku lat. Więc te rzeczy jeszcze nie weszły do standardów, a z kolei diagnoza autyzmu, jeżeli ją prowadzić według wytycznych takich obowiązujących psychiatrów dzieci i młodzieży czy psychologów dzieci i młodzieży, to jest to wieloobszarowy proces i wymaga wielu spotkań. Można postawić taką diagnozę na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. Część specjalistów potrafi to zrobić, ale część się tego boi, bo po prostu nie ma wystarczającego doświadczenia i nie stawia tak, takiej diagnozy i wtedy przekierowuje bardziej do osób, które są w tym obszarze bardziej specjalistami w obszarze autyzmu. A kiedy odsyła? Odsyła wtedy psychiatra, jeżeli ustabilizuje stan psychiczny i ustabilizuje stan kliniczny adolescenta. Tak? I to może być tak jak pokazywałam Państwu na podstawie tych badań przed chwilą, że nawet te osoby, które miały leczenie psychiatryczne przed tranzycją, to leczenie było kontynuowane w trakcie i po tranzycji, po włączeniu leczenia hormonalnego, bo było ono potrzebne. I często wręcz jest tak, że często u osób takich już właśnie młodych, dorosłych, ale też u adolescentów, ja na każdej wizycie bardzo, bardzo podkreślam, bardzo proszę pamiętać o tym, podkreślam to i dziecku, i rodzicom, że Twój stan psychiczny może się pogorszyć, ale to nie znaczy, że jest to przeszkoda w odniesieniu do dalszego postępowania, także medycznego. Ale na przykład zastosowanie hormonów, blokerów dojrzewania może wpływać na stan psychiczny i są sytuacje, kiedy wtedy stan psychiczny się pogarsza. I dlatego ważne jest, żeby dziecko, które jakby cokolwiek była jakaś interwencja endokrynologiczna wprowadzana, to żeby ono miało stabilny stan psychiczny już na początku i żeby było wiadomo, co zrobić, jeżeli by się okazało, że ten stan psychiczny się destabilizuje. I dlatego ważna jest jakby współpraca z psychiatrą, żeby nie doszło do sytuacji, że mamy jakby oczekiwanie, że wprowadzenie leczenia endokrynologicznego jest tym, na które wszyscy czekają, tak? Rodzic, że wreszcie dziecko się poczuje lepiej, dziecko, że wyobraża sobie, że teraz to już nagle będzie ten moment takiego świetnego samopoczucia. Często idealizują ten czas, a hormony spełniają swoją rolę, ale często jakby nie można zapomnieć o tym biologicznym wpływie na mózg, tak? I to nie znaczy, że to postępowanie medyczne w jakikolwiek sposób jest niewłaściwe, tylko po prostu trzeba wiedzieć o tym ryzyku i to ryzyko wcześnie i zupełnie jakby tak niezależnie zaadresować. Więc bardzo ściśle endokrynolodzy współpracują jednak z osobami i z psychologami, i z psychiatrami. I ja jakby z tymi endokrynologami, z którymi ja współpracuję, oni nie rozpoczną żadnej interwencji, jeżeli nie będą mieć opinii psychiatry. Że stan dziecka jest wystarczająco stabilny, żeby ono było w stanie jakby sobie tą jakby interwencją nie pogorszyć, tak, swojego stanu, a właśnie żeby ona odniosła ten oczekiwany efekt kliniczny i przyniosła rezultat poprawy ogólnego takiego samopoczucia i jakości życia i takiego przeżywania siebie, tak? Więc to są często są to subiektywne rzeczy, na które bardzo czeka dziecko i jego otoczenie, ale trzeba wiedzieć o tych wszystkich uwarunkowaniach medycznych i że one są bardzo, bardzo takie wielopłaszczyznowe. Kiedy nie ma objawów na przykład samookaleczania i żadnych w zasadzie, a zaczynamy proces od psychologa i on wymaga opinii psychiatry, to jak to się odbywa? Czyli psycholog wymaga opinii psychiatry, tak? Tak. Wszystko zależy od wieku dziecka, tak? Jeżeli, tak jak wspominałam, ta diagnoza często, że ona powinna być uzupełniająca, to znaczy jeden profesjonalista powinien być
medykiem, tak, psychiatrą, a drugi psychologiem w odniesieniu do diagnozy w ogóle tej stanu psychicznego. Jeżeli zaczyna się od psychologa, to zakładam, że ten psycholog już wystawił jakąś opinię, tak, i że to jakby ta opinia jest już kompletna i zakończył diagnozę. To ja nie odpowiem, czy wizyta psychiatryczna jest jedna, bo jeżeli to jest tak, że nie, psychiatra nie doszuka się współwystępujących objawów, to może już na jednej wizycie oceni, że stan psychiczny jest na tyle stabilny, że nie widzi wskazań do dalszego, nie wiem, do pogłębiania diagnozy czy do żadnego leczenia. Ale tutaj jakby też ja zawsze zachęcam do zachowania ostrożności, że to nie znaczy, że one się nigdy nie pojawią, tak? Czyli że ten okres już potem jakby tranzycji, tak, i czy postępowania endokrynologicznego, to nie znaczy, że to będzie okres w pełni stabilności, jeśli chodzi o stan psychiczny. I żeby wiedzieć o tym, że to nie będzie nic, nie wiem, deprymującego, poszukiwanie pomocy wtedy, kiedyś tam, jeżeli będą jakieś objawy, które będą budzić wątpliwość, tak? Ale jeżeli się okaże, że psychiatra znajdzie współwystępujące zaburzenia, współwystępujące poważne jakieś schorzenia, no to nie ma możliwości, żeby jakby cokolwiek dalej się działo, jeżeli nie, one nie będą leczone, tak? I miałam na przykład taką sytuację w gabinecie, kiedy byłam proszona o opinię na temat operacji konturu klatki piersiowej pacjenta już pełnoletniego, który miał od wielu lat nasilone objawy zaburzeń odżywiania, współwystępujące stosowanie przeróżnych substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju, prawdopodobnie zaburzenia ze spektrum autyzmu, i te wszystkie problemy nie były przez lata adresowane. I ja nie jestem w stanie uznać, na jednej wizycie podjąć decyzji, że taka osoba może podjąć jakby świadomą zgodę w odniesieniu do takiej operacji, zwłaszcza, że już tam występowały tego typu szkody, że dochodziło do złamań z przeciążenia, tak, w wyniku osteoporozy, która wynikała z zaburzeń odżywiania. Więc w przypadku takiego jakby nasilenia występujących objawów, nie można oczekiwać, że jedna wizyta, kiedy no jakby to oczekiwanie związane z operacją jest całym jakby wierzchołkiem góry lodowej, może wynikać z przeróżnych jakby kwestii, które są w tle. Ale jeżeli objawów nie ma, no to taka jakby wizyta to może być, rzeczywiście może się skończyć na jednej konsultacji i wtedy opinia wygląda w ten sposób, że psychiatra nie stwierdza współwystępujących objawów, które mogą stanowić przeciwwskazanie do interwencji endokrynologicznej zgodnej ze standardami współczesnej wiedzy. Tak. Także tak to praktycznie wygląda. Dziękujemy bardzo za tę odpowiedź. Ja mam wrażenie, że na czacie nie mamy żadnych pytań i też osoby się tutaj nie zgłaszają z pytaniami, a wydaje mi się, że bardzo istotne byłoby, żeby Pani jeszcze kontynuowała swój wykład odnosząc się do kwestii związanych ze spektrum autyzmu. Tyle, że jeśli można Panią prosić, bo czas już naprawdę nas bardzo nagli, tak. O taką bardziej skondensowaną wersję. Tak. Dziękuję uprzejmie. Tak, postaram się to już szybciutko teraz zrobić. No dobrze. Tutaj chciałam pokazać Państwu ten lawinowy wysyp badań, tak? Związane z tym, że naukowcy i specjaliści zaczęli w ogóle zauważać tę korelację, tak? Czyli współwystępowania dysforii płci i autyzmu. Zobaczmy, to jest przegląd literatury z 2016 roku i tutaj autorzy wskazali, że przed 2013, tak, w bazie PubMed dostępne były zaledwie jedno badanie oryginalne na temat tego współwystępowania i sześć opisów przypadków.
Tak, to jest nie tak dawno, 2013 rok, tak? Nawet nie dekada temu. Właściwie nie był to temat obecny w badaniach naukowych. Potem kolejnych kilkanaście artykułów, a teraz jak patrzymy na te badania, to mamy 107, tak, między lata 2010-2021, 107 artykułów, z czego tylko 17 są to prace oryginalne, które analizowały związki pomiędzy spektrum autyzmu a dysforią płci. Czyli wiedza światowa na ten temat jest mocno nieugruntowana. I stąd cały czas poruszamy się w takim obszarze, że jest mnóstwo pytań, ale my mamy mało odpowiedzi. I w jakim kierunku zmierzają badania? Nie wiemy jakby w jaki sposób są skorelowane te dwa zjawiska, tak? Neurotypowi, neuroatypowi, osoby ze spektrum, a osoby, które mają niezgodność płci. Nie wiemy, czy to jest tak, że osoby ze spektrum autyzmu muszą dopasować swoją ekspresję tożsamości płci do obowiązujących definicji seksualności człowieka, ale często jest tak, że osoby w spektrum zupełnie, jakby w sposób zupełnie nieprzekładalny na to, jak interpretują płeć osoby bez spektrum, przeżywają swoją płeć. Czyli osoby w spektrum autyzmu często w związku z tym, że nie czytają kodów społecznych w ogóle związanych z różnymi zachowaniami, czy mają trudności z czytaniem kodów społecznych, te osoby w spektrum autyzmu często nie mają problem z czytaniem kodów społecznych związanych z ekspresją płci. I to zjawisko jest już opisywane, tak? Ale z kolei nie bardzo rozumiemy, w jak duży obszar wśród osób z dysforią płci stanowią osoby ze spektrum, bo jak wiemy, spektrum autyzmu to jest ekspresja tych cech może być różna. Może być bardzo nasilona, a może być bardzo wąska i wtedy to też są bardzo różne osoby, to są różni pacjenci. I ja jestem przekonana, że te badania teraz będą bardzo lawinowo postępować i będzie ich coraz więcej, zwłaszcza, że oba zjawiska lawinowo wzrastają, to znaczy i rozpoznawalność zaburzeń ze spektrum autyzmu i rozpoznawalność dysforii płci wśród młodzieży. Trochę jeszcze wracając do tych badań, zobaczmy, jak to jest skorelowane. Cechy autystyczne u matek, u których badano pielęgniarki, które, zobaczcie Państwo, 116 tysięcy pielęgniarek z USA, które miały cechy ze spektrum autyzmu. Bardzo duża grupa z tych kobiet miała cechy, u dzieci tych matek rozpoznawano cechy spektrum. I u tych dzieci również rozpoznawano dysforię płci. Czy my, profesjonaliści, zadajemy sobie pytanie, czy to wpływ androgenów, tak? Czy to jest tak, że androgeny wpływają zarówno na to, że jest zwiększone ryzyko wystąpienia autyzmu, jak i dysforii płci? Problemy w zakresie dookreślenia swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej mogą generalnie charakteryzować osoby ze spektrum autyzmu, bo to zjawisko od bardzo dawna jest obserwowane klinicznie. Bardzo charakterystyczne jest także to, że osoby w spektrum autyzmu, one później dojrzewają emocjonalnie, później dojrzewają społecznie i później w ogóle wszelkie procesy takie społeczne u nich zachodzą, a też ta kwestia związana z eksploracją tożsamości płci zachodzi w sposób nie jakby trochę inaczej przebiega niż u osób neurotypowych. I takie właśnie pragnienie, aby stać się osobą płci przeciwnej, jest częstsze u dzieci ze spektrum autyzmu niż u dzieci neurotypowych. Czy
Czy osoby w spektrum rozumieją informację społeczną związaną z subtelnymi cechami związanymi z ekspresją tożsamości płci? Czy bardziej jest tak, że właśnie te osoby w spektrum nie potrafią dopasować tej ekspresji tożsamości płciowej do obowiązujących definicji seksualności człowieka? Ja się spotykam w gabinecie z przeróżnymi jakby hipotezami osób autystycznych w odniesieniu do tego, jak one przeżywają swoją płeć i jak chcą prezentować ją światu. Mam na przykład jeden z moich niebinarnych pacjentów ma takie oczekiwanie, że będzie stosowana wobec niego bardzo specyficzna interwencja hormonalna, która jedynie wpłynie na to, że on nie będzie odczuwał żadnego zapachu związanego z produkcją taką, która jest charakterystyczna dla androgenów, dla testosteronu, ale chce po prostu przyblokować zapach związany z tym, jakby jak pachnie mężczyzna biologicznie, ale z kolei i w tym celu bardzo specyficznej interwencji hormonalnej potrzebuje, ale z kolei w momencie, kiedy zaczyna się u niego, zaczyna on obserwować rozwój, zaczynają się rozwijać u niego piersi, to już jest zjawisko, którego on nie akceptuje. I wcale jakby nie chcę bardziej tej ekspresji, żeby ona była bardziej pogłębiona, tak? Więc czasami jest to jakby osoba, u której występują cechy ze spektrum autyzmu. I ja te osoby zazwyczaj bardzo indywidualnie diagnozuję, bo często po prostu są to jakby przepisy tych osób na płeć są tak niestandardowe, że bardzo, bardzo wiele rzeczy mnie zaskakuje, ale bardziej właściwie nawet mogę powiedzieć, że mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć. Bo czasami koncepcje, które odnośnie właśnie charakterystyki swojej płci przedstawiane przez osoby w spektrum są bardzo, bardzo wyrafinowane. To wręcz, że jeżeli taki wyrafinowany właśnie przepis na płeć jest prezentowany przez osobę transpłciową, to ja często już wtedy jest to dla mnie sygnał, że prawdopodobnie może być tak, że powinnam poszukać w tej osobie cech spektrum. I kończąc już to dzisiejsze spotkanie, chcę Państwu pokazać, jakie mogą być trajektorie życiowe osób z niezgodnością płci. Mogą być różne. Jedno z nich to jest zaakceptowanie płci biologicznej związanej z nią roli społecznej. Kolejne to jest sporadyczne lub okresowe odgrywanie płci przeciwnej do biologicznej albo stałe odgrywanie przeciwnej do biologicznej roli płciowej z uzupełnieniem o wybrane lub wszystkie operacje uzgadniające płeć. I jeszcze inna trajektoria to jest jednoczesne wykorzystywanie atrybutów obu płci i brak do określenia swojej tożsamości płciowej, niebinarność, czy też tworzenie kategorii trzecia płeć. Albo w przypadku, jeżeli występując tą niezgodnością płci, także objawy dysforii płci, może być brak działania, brak poprawy psychopatologicznej, ale też brak akceptacji płci biologicznej. Jak będą toczyć się losy Państwa dzieci, w dużej mierze zależy od ogromnej ilości czynników, ale chcę podkreślić, że w tym przypadku musimy zachowywać taką dużą otwartość. Bo chciałam Państwu przez ten webinar pokazać, jak bardzo jest to zróżnicowane zjawisko i tak naprawdę, że nie ma jednego standardu postępowania. Tak naprawdę jest to bardzo wszystko indywidualne i trudno oczekiwać, nawet tak jak pracujemy w naszym zespole, to trudno oczekiwać, że te standardy będą bardzo kategoryczne i że one będą pasować do każdego pacjenta. No bo tak jak mówię, coraz ta charakterystyka osób właśnie, które zjawiają się teraz w gabinetach, ona jest bardzo, bardzo zróżnicowana i w związku z tym też w zróżnicowany sposób my jako profesjonaliści musimy tych pacjentów rozumieć, a z kolei Państwu pozostaje to, żeby swoje dzieci akceptować, kochać i wspierać je w ich poszukiwaniach.
ale przy czym trzeba wiedzieć także o tym, że dysforia, tak jak powiedział o tym jeden z moich pacjentów, i ta niezgodność płci, to jest często taka podróż, która trwa całe życie. I założenie, że zastosowanie jednej interwencji, tak, lub takiego jednego przepisu, czy że to, co się zadzieje, to będzie trwać miesiące lub rok, ono jest zbyt daleko idące. To bardziej jest tak, że musimy wiedzieć, że Państwo wyruszacie w podróż, Państwa dziecko wyrusza w podróż, my profesjonaliści wyruszamy w swoją podróż, bo my szukamy rozwiązań, zastanawiamy, jak Państwu pomóc i jak zrobić, pogodzić te wszelkie oczekiwania i wszelkie optyki, które jakby możemy przykładać do zjawiska transpłciowości. W jaki sposób osobowość, od razu przechodzę, bo widzę, że coś się tutaj pojawiło, jakieś pytania, a nie chcę już przedłużać spotkania. W jakim sposób osobowość anankastyczna ma wpływ na transpłciowość? Ja nie znam badań, które dotyczą konkretnie osobowości anankastycznej. Wydaje mi się, że te cechy obsesyjno-kompulsyjne, one są częste wśród osób z dysforią płci, bo często jest kwestia tej anankastyczności, ona się przejawia w tym jakby poszukiwaniu idealnego wizerunku. I często też objawy obsesyjno-kompulsyjne są bardzo, znaczy one bardzo często występują u osób w spektrum. I często osoby w spektrum autyzmu, one po prostu takie objawy współwystępujące rozwijają. I w tym przypadku może się to przejawić w ten sposób, że to będzie przejawiać się takie idealne poszukiwanie idealnego wizerunku, koncentracja na wyglądzie i jakby założenie, że każda kolejna jakaś zmiana czy kolejna modyfikacja spowoduje to, że dana osoba poczuje się lepiej, zredukuje dysforię. Nie zawsze tak jest i czasami po prostu jest konieczne leczenie psychiatryczne, leczenie farmakologiczne, które pomoże i w takich nadmiernie rozbudowanych objawach obsesyjnych, które charakteryzują też często osoby z osobowością anankastyczną. Osobowość anankastyczna w sytuacji, kiedy taka osoba zderza się z jakimiś stresorami, ma tendencję do tego, żeby rozwijać objawy takie już konkretnie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i wtedy to wymaga leczenia i wtedy też jeżeli to współwystępuje u osoby transpłciowej, no to wtedy też przeżywanie tej subiektywnej takiej zgodności ze swoim, jakby subiektywne przeżycie z tym wizerunkiem, jaki ta osoba prezentuje na zewnątrz, może wtedy być bardziej zgodne, bardziej łagodne i te objawy po prostu nie stwarzają wtedy takiego poważnego cierpienia. Nie wiem, czy odpowiedziałam konkretnie. Nic więcej się tutaj nie pojawia. Nic więcej się nie pojawia i ja myślę, że też już naprawdę jest czas, żebyśmy zakończyli to spotkanie. Ja chciałabym Pani bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten taki bardzo, bardzo szerokie spojrzenie i też szczególnie za wgląd w badania, które się aktualnie na świecie dzieją i taką perspektywę też przyszłościową i oczywiście za pokazanie tych wielu związków i niedookreśloności związanej z połączeniem z autyzmem, ze spektrum autyzmu. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję za uwagę. Powodzenia wszelkiego. Bardzo mi było miło Państwa gościć. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec jeszcze chciałabym przedstawić Państwu adresy kontaktowe. To znaczy, jeśli chcecie się z nami skontaktować, jeśli chcecie napisać, to mamy dla Was trzy adresy mailowe. I to są wsparcie dla rodziców dzieci transpłciowych. To jest adres obecnej tutaj Eweliny, ewelk@icloud.com. Ewelina, jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję za współprowadzenie tego webinaru. Drugi kontakt to jest Stowarzyszenie My Rodzice
info@myrodzice.org i trzeci kontakt do kampanii przeciw homofobii info@kph.org.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy dobrego wieczoru i do zobaczenia na następnym webinarze.